zdobyć siódemkę! Ruszaj się, Shiv! Bierz bohatera! Identyfikacja więźnia 117 Shiv Helix. Myślisz, że mnie złamiesz, Grino? Byłem w najmroczniejszych zakątkach wszechświata. Tam, gdzie by ci śrubki zardzewiały. Wieczne kamieniołomy Zordon. Żelazna twierdza Novalis. Pie! Witaj, młokosie. Nazywam się... Kapitan Quark. Ja nie wierzę. Jesteś tu. Marzyłem o tym, że mnie aresztujesz. O, spadaj stąd. Mówiłem do ciebie, Zed. Tak, kapitanie. No dobrze, młokosie. Czyli, że śledzisz moje liczne dokonania? No oczywiście. Jesteś słynnym bohaterem galaktyki. Już nie jest sławny. Słowa ranią, samotny Bilu. Jestem wiernym fanem. Kupiłem w przedsprzedaży nową grę o raczecie. Że co? No grę, która opowiada o twoich przygodach z tym Lombaxem. A, chodzi ci pewnie o film. Tak, jest niezły. Jeśli lubisz animację. Nie, chodzi mi o grę. Jest oparta na filmie. Patrz, to potwierdzenie zamówienia. Przyślą mi ją do więzienia. Robią grę opartą na filmie o moim życiu? Czemu się nie skonsultowali? O, to moja wina. Zbyt długo tkwiłem w tym zapomnianym miejscu z dala od fanów. A teraz nikt nie pozna mojej wersji zdarzeń. Chętnie jej wysłucham, kapitanie. Naprawdę? Zatem siadaj, bandziorze, a ja opowiem ci pewną historię. Wszystko zaczęło się od Gamonia, Lombaxa Ratcheta. Dokąd się wybierasz? Ej, Grim, jesteś! Myślałem, że przejdziesz się na bazar poszukać cewek grawitacyjnych. Aha, wciąż tu jestem. Zawsze jestem. Chyba twoje wymknięcie nie wiąże się z naborem w szeregi strażników galaktyki. Potrzebuję godziny. Chodź, Grim. To strażnicy galaktyki, o których mówimy. Kapitan Quark tam będzie. Nie wyjdziesz, póki nie naprawisz statku pana Mikrona. Łap się za tę korbę! Czy ten statek jest na mak podnośniku? Ogarnij tę korbę, ruchy! Śmiało, zakręć! Okej, zobaczymy, jak działają te wersabulwy. Spójrz no w górę, miga tam coś. Tak, lewa strona w porządku. To cud. Zajmijmy się światłami dopalacza. Spójrz w dół, widzisz coś? Lewy dolny dopalacz sprawny. Może jednak da się tym polecieć w kosmos. Jeszcze jedno po prawej. Prawy dolny dopalacz hula. Więc wszystko okej. Jest dobrze. W wiadomościach mówią, że rekrutacja odbywa się w wesołym miasteczku. Pokaż im, na co cię stać. I tak Ratchet rozpoczął swą przygodę w nadziei, że zostanie strażnikiem galaktyki. Straciliśmy w tych kartach.
Cóż za niefart! Ratchet nie miał obuwia, które pozwoliłoby mu przemieszczać się po zjonizowanej powierzchni. Ratchet tłukł przeciwników niezawodnym omnikluczem. Aby pokonać przeciwników, Ratchet musiał się uciec do uświęconej tradycji skakania. Ratchet wiedział, co mu grozi. Gdyby znalazł się na skraju śmierci, musiałby wyleczyć się na notetkę. Korzystałem z niego kiedyś podczas napadu na bank. Wyleczył mi 3 z 5 ran postrzałowych. Ma za nic mienie publiczne. Patrzcie, jak niszczy skrzynię. Co za tupet. Może zbierał śrubki, żeby kupić broń, która pomoże mu ocalić galaktykę. Od narracji to ja tu jestem. Ratchet, pokonawszy przeciwników, parł naprzód. Dokąd zmierzał? Do celu. Solana to niebezpieczne miejsce. Roi się w niej od skrzyń pełnych amunicji. Aby podgrzać atmosferę, wyposażyliśmy atrapy w miotacze ognia. Dział prawny nie miał nic przeciwko. Brawo, rekrucie! Możliwe, że to ty zostaniesz nowym strażnikiem galaktyki. Przed tobą ostatnie wyzwanie. Dalej, Ratchet. Dasz radę. Czas na ostatnie wyzwanie. Jeśli przetrwasz nawałę wrogów, masz szansę zostać strażnikiem galaktyki. Albo starzysz. Jednego mniej! Wow, wyglądają jak wkurzone żaby. Kolejny zniszczony. Imponujące! Czyżbyśmy patrzyli na kolejnego strażnika galaktyki?
Tak, Adepie. Padnie do mnie, Mokuli. Nieźle poszło. Panie i panowie, przed wami wybawca Solany, kapitan Quark! Witam, Weldin! Czołem, kapitanie! Znowu się podpalił. Widzę. Nazywam się Kopernikus Quark i tak, zgadza się, właśnie przeszedłem przez ścianę ognia. Pozwólcie, że się wam do czegoś przyznam. Gdy prezydent Fajronix poprosił o przyjęcie nowego strażnika, wiedziałem, dokąd iść. Tak jest. Zgadza się, do was. Tak! Wiem, co myślicie. Czy aby podołam wyzwaniu? W końcu to nie wy uratowaliście Aliro City z rąk doktora Nefariusa. I przecież to nie wy uratowaliście Aridię przed Neftinem Progiem i ślepotą barwną. Co? Dwa razy. Cóż, może i nie macie wyrazistej szczęki i spiżowego torsu, lecz jeśli macie serce, to się nadajecie. Ty się nie nadajesz. Ale mam serce. Tak, ale niestety zamknięto je w wątłej klatce obleczonej brakiem doświadczenia. I jeszcze kwestia twojej przeszłości. Mam tutaj długą listę wykroczeń. Nielegalne posiadanie grawi odpychacza? Czarnorynkowego akceleratora. Zakłócanie kontinuum czasoprzestrzennego? A to zabawna historia. Świrus, wariat jesteś i to z tych groźnych. To moje emplua. Chwila, dajcie mi szansę. Sorry, brak czasu. Ratuję galaktykę, szerokiej drogi i pamiętaj, możesz dokonać wszystkiego, jeśli jesteś mną. Następny! Tymczasem na planecie Quartu... Doktor Nefarius! Szalony naukowiec, bez którego by się to nie udało! Szalony sugeruje upośledzenie! Ja raczej pałam rządzą zemsty! Przyszliście pewnie, by poznać żołnierzy? Główna dyrektywa! Zniszcz strażników galaktyki! Główna dyrektywa! Zniszcz strażników galaktyki! Główna dyrektywa! Witam. Egzemplarz defektywny. Przygotować się na zniszczenie. 3, 2. O, defekt. Śmiało, Wiktor. Klan wiedział, że jedyną szansą na ratunek będzie wentylacja. Jeśli dobiegnie do przewodu wentylacyjnego, może wyjdzie z tego cało. Wiem, że znajdziesz tego defekta, Wiktorze. Nigdy nie zawodzisz. Robot wiedział, że musiał rzucać bombami we wszystko, co stało mu na drodze. Klank dostrzegł sprężynobota. Wiedział, że ten gadżet pozwoli mu okiełznać najpotężniejszą z sił. Siłę ciążenia. Klank musiał rzucić sprężynobota. Ale gdzie i jak? Ojej! Przestań uciekać, bezużyteczna kupa złomu! Wracaj tu! Załatwmy to jak robot z robotem! Jest! O nie! Woda! Nagle Klank dostrzegł energobota. Potrafi on zapewnić zasilenie różnym urządzeniom. W które miejsce powinien nim rzucić? Stary, naprawdę świetnie budujesz dramaty. Dziękuję, Shiv. Chlubię się swoją gawędziarską swagą.
W czym tkwi problem, Wiktorze? Nie dam mu uciec, prezesie. Nic go nie uratuje. Trudne. Myślisz, że mi uciekniesz? Znowu ten brutal. Wracaj tu, nędzny złomie! Przed tym spróbuj uciec! Jak cię dorwę, jedna zębatka z ciebie nie zostanie! Komputer. Ustaw koordynaty głównej bazy strażników galaktyki. Cel ustawiony. Nie żebyśmy dali radę tam dotrzeć, ale cóż. Ojejku. Nie zostanę strażnikiem. Co? Osłona nieuszkodzona. Układy są w jednym kawałku. Muszę do Aliro City. Są zagrożeni. Zaraz. Kto jest zagrożony? Nadciąga armia. Muszę ich ostrzec. Miałeś wypadek. Spokojnie. Weź zwolnij. Może skoczmy do mojego warsztatu, co? Zrobię ci przegląd i jak będzie trzeba, to coś naprawię. Dziękuję. Doceniam twój gest. Nie ma sprawy. To jak cię nazywać? Prawidłowa nazwa fabryczna to defektywny robot bojowy B5. Może po prostu nazwę cię Clank. Jestem Ratchet. Góra i dół. Dajesz radę. Pełna profeska. Głowie Ratcheta kłębiły się miliony myśli. Czy uda mu się naprawić mikrego robota? Czy będzie on impulsem do przeżycia przygody, o której marzył? Czy zostawił w garażu prototyp silnika jonowego własnego autorstwa? Odpowiedź na wszystkie trzy pytania brzmi... Tak. Dobra, trzymaj się. Wracamy do warsztatu. Thank you.
Takie przerwy były dla Ratcheta i Graszko. Do przedostania się na drugą stronę potrzebny był mu tylko harpun i szczyt na brawur. O nie, wystrzelałem się. W wygodnie umieszczonej skrzynce nasz futrzak mógł znaleźć pożogera. Super! Pożoger! Ratchet napawał się świadomością, że w dowolnej chwili może zmienić broń. Może trzeba w coś strzelić, żeby otworzyć drzwi. Dobrze strzelasz. Dobra robota. Przeczesać ten... O nie, Blargowie! Co oni tu robią? W banku danych mamy informacje, które mogą zaszkodzić prezesowi Drakowi. Namierzą mnie tutaj, bo chcę je odzyskać. Ratchet znalazł się w dołku. Ranny i oszołomiony, pojedynkę. Przemierzał Kaizin Plateau, szukając nanotechu. Ratchet musiał działać. Może zaczepian wybawiłby go z opresji. Grim, posłuchaj mnie. Zamknij drzwi warsztatu i leć do schronu. Postaram się dotrzeć tam jak najszybciej. Przyjąłem, Ratchet. Trzymać, chłopaki! Nie wydostaniesz się stąd żywy! To już chyba wszyscy. To blargiański desantowiec? Zgadza się, a dokładniej model X6Z, zwany przez wszystkich desantowcem zagłady. Świetnie. Szukanie jakiegoś felernego robota. Tam, nie jest tak źle. Czyste powietrze, słoneczko. Oje, Blargowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? Jest, ale zostanę tu, dopóki nie będzie bezpiecznie. Grim, trzymaj się, zajmę się tym. Thank you.
kwantowiec tu leci? Roboty bojowe! Jestem w schronie! Raczej, czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie porozrzucana broń i części! W zeszłym tygodniu powiedziałeś, że posprzątasz! Ta, sorki! Jeden projekt mi się przedłużył! Silniki kwantowe dla opornych! Rzuć to gdziekolwiek! Wszystko mam opisane! A cóż to? Zrób to sam! Czarne dziury i inne kataklizmy! To służy do celów edukacyjnych! Dobrze jest poznać kolegę po fachu! Ja tylko oglądam zdjęcia i wiesz, improwizuję! Targowie opanowali garaż Grima. Grim, jesteś cały? Jest, nie jest, ale zostanę tu, dopóki nie będzie bezpiecznie. Grim, trzymaj się! Zajmę się tym! Powiedz, tu leci. Zaraz padnie! Roboty bojowe! Jestem w schronie! Ale czemu tu jest taki bałagan? Wszędzie porozrzucana broń i części! W zeszłym tygodniu powiedziałeś, że posprzątasz! Ta, sorki! Jeden projekt mi się przedłużył! Silniki kwantowe dla opornych! Rzuć to gdziekolwiek! Wszystko mam opisane! A cóż to? Zrób to sam. Czarne dziury i inne kataklizmy. To służy do celów edukacyjnych. Dobrze jest poznać kolegę po fachu. Ja tylko oglądam zdjęcia i wiesz, improwizuję. Jest czysto. Możesz otworzyć? Ratchet, co to do jasnej zoni właśnie wybuchło? Przepraszam, Grim. Przygotuj moje narzędzia. Znalazłem na pustyni coś, do czego muszę zajrzeć. Interesujące. Cóż to za fabryka? Co? Zwykły warsztat. Mieszkam tu od małego. Chodź, nareperujemy cię.
Gdy nasi bohaterowie byli bezpieczni, Clank opowiedział o Draku i planowanym przez niego ataku na Halę Herosów. Ratchet wiedział, że musi działać, mimo iż ani on, ani Clank nie mogli się pochwalić tężyzną niezbędną do heroicznych czynów. Na pewno mogę pomóc. Nie mogę prosić cywila o pomoc w tak niebezpiecznej misji. Nie jestem zwykłym cywilem. Strażnicy to w sumie moi... znajomi. Bo skąd miałbym te wszystkie fotki? Dlaczego na żadnej cię nie ma? No, ktoś musiał zrobić zdjęcie, nie? Zobacz! To mój statek! No wiesz, rozkłada się, by przenikać za linię wroga. To jak będzie? Co dziwne. Odbieram jakiś przekaz z Nowalis. Zdaje mi się, że ktoś wzywa pomocy. Ale jakiś blargiański zakłócacz blokuje sygnał. Nie martw się. Komputer ostrzegłby nas przed niebezpieczeństwem. Za chwilę nastąpi zderzenie. Czy chcesz zarejestrować ostatnią wolę? Przyznam, że to nie wróży najlepiej. Jest uszkodzony, ale gorsze rzeczy już naprawiałem. Chodź, może w mieście znajdziemy kogoś, kto nam pomoże. Czekaj, to rarytanium? Może powinniśmy ulepszyć uzbrojenie. Uważaj! Skakał! Serio? Po co biega z tym skakaniem? Zakłócili łączność. Kto nas teraz uratuje? O, witam. Jak miło cię widzieć. Miłem... Ej, czy my się nie znamy? Mam teraz malutkie déjà vu. Nie sądzę. Ha, najwyższy czas udrożnić ten mój baniak. Mniejsza. Próbuję przesłać SOS do Strażników Galaktyki, odkąd pojawił się tu Drek. Całe to miejsce roi się od blargiańskich desantowców. Musimy cię wydostać. Nigdzie nie pójdę, dopóki nie przekażę infobota na ręce kapitana Quarka.
Byliśmy w drodze, ale statek został zestrzelony. Możemy rzucić okiem? A, jasne! Zwędziłem go od jednego z blargiańskich żołnierzy. O, dzień dobry. Kłania się Alonzo Drake, prezes Drake Industries. Na pewno zastanawiacie się, dlaczego 300 ciężkozbrojnych robotów, jak gdyby nigdy nic, maszeruje w stronę pancernika klasy G. Odpowiedź jest prosta, drodzy. Postęp. Lata temu pod ziemię wygnało nas skażenie, które zostało lub nie zostało, choć pewnie to drugie, wywołane przez firmę mego ojca. Od tego czasu przerzuciliśmy się z robotyki na budownictwo planetarne. Jako że właśnie domykamy projekt, musimy zrobić wszystko, by utrzymać harmonogram. W tym przypadku oznacza to, że nasza armia robotów musi po prostu zniszczyć tych, którzy chcą nas powstrzymać. No, dobre wieści? Nikt się nas nie spodziewa! Tak więc usiądźcie sobie wygodnie i delektujcie się myślą, że zakłady Drake'a pracują właśnie dla was! Drake Industries nie pracują dla ciebie. Widzę, że mamy mały problem z transportem. Może spotkamy się przy waszym statku i naprawimy tę maszynkę. Geronimo! Czy on właśnie zjechał rurą ściekową? Wygląda na to, że to chyba najszybsza droga na dół. Spróbujmy! Jeszcze raz? O, burmistrz Bukłosz ma kłopoty. Naprawa statku poczeka, trzeba mu pomóc. Wow, sporo tych zmieniców. Cholerni blargowie, jak można najechać bezbronną, nikomu nie wadzącą planetę? Tutaj wybierasz broń. Wyjaśnij. Do tego będzie ci potrzebne rarytanium. Teraz użyjemy mojego. Najpierw musisz wybrać jedno z pól. Te elementy łączą się ze sobą. Śmiało, utwórz pełny łańcuch. No dobra, potwierdź transakcję, aby ją sfinalizować. Hej, otoczyłeś tajemniczy obszar, a to oznacza dużą premię. Ot i cała filozofia. A teraz to sobie przetestuj. Wstrzymując oddech, niezłomny Lombak spenetrował głębiny. Mimo najlepszych chęci, Radżet nie potrafił oddychać pod...
Co to za jedni? Zdaje się, że ameboidy. Z moich danych wynika, że powstały w zakładach Dreka jako wsparcie robotów bojowych. Kolejni wrogowie, przygotować się! Wciąż ich przybywa! Przeciwnicy wyeliminowani. Brawo! Sporo tych niemilców. Cholerni blargowie, jak można... Uwaga, mieszkańcy! Być może zauważyliście, że trwa u nas taka kameralna inwazja. Cały czas próbujemy się skontaktować z blargami, by rozwiązać problem. Ale dopóki nie odbiorą telefonu, sugeruję, byście zostali w domach. Wypas! Uwaga!
blargiańscy najeźdźcy! Zostawiliśmy wam kilka wiadomości związanych z waszą inwazją na ten sektor. Nie sugeruję, że a jakby to, to macie sporo wiadomości do odsłuchania. Hej, to Kora Verolux, najmłodsza strażniczka galaktyki w dziejach tej formacji. Że to jeszcze nie koniec. Uwaga, blargowie! Wciąż nie dostaliśmy od was odpowiedzi dotyczącej tej niefortunnej sytuacji. Uznałem, że macie problemy techniczne, więc chwyciłem za słuchawkę, by sprawdzić, czy jest sygnał. Potem poprosiłem znajomego, żeby do mnie zadzwonił, by upewnić się, że nie ma przerw w działaniu usług. Po naszej stronie wszystko działa. Jak znajdziecie chwilę, to trafnijcie do nas. Tego nie jest. Ojej, jest ich więcej. To pewnie statek burmistrza. To wiadomość dla strażników galaktyki. Prosimy was o pomoc, mówi Agnok Bukłosz, burmistrz krateru Tobruk na Novalis. Burmistrz Bukłosz nie przeżyje bez naszej pomocy. Myślałem, że jest już po nas. Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Dlaczego Drek chce pana zabić? To mój bratanek, Skid McMarx. Chwila! Skid McMarx? Ten dyskolotkarz? Przysłał mi tego infobota z Aridi i teraz blargowie nie dają mi spokoju. Proszę, zobacz. Hej, wujku Bakłasz! Tu Skid McMarx! Twój bratanek! Jestem z agentem na wielkim otwarciu mojego sklepu sportowego na Aridi. Rany, co tu się działo! Poznałem mnóstwo ludzi! Fanów, celebrytów, moich cudownych sponsorów. Rozdawałem nawet autografy takim dziwnym stworzeniom, blargom. Chyba robią coś na Aridi. Chwila, momencik. Hydrokolektor! Totalnie super nielegalny aparat do przemieszczania wody. To chyba nie powinno wpaść w moje ręce. Zatrzymać go! Ma przy sobie schematy! Pomocy! Niech ktoś zadzwoni po mojego agenta i do rzecznika, bo nie! Nie dzwońcie do nich! Zadzwońcie po kogoś, komu na mnie zależy! Nie chcę umierać! Zdaje się, że Skid McMarx ma kłopoty. Trzeba lecieć na Aridię. Dobrze, ale najpierw trzeba naprawić nasz statek. Udało ci się!
Uratowałeś sektor, przyjacielu. Wpadnij do mnie, to nareperuję ci ten statek. Uwaga, obywatele! Wasz burmistrz jest cały i zdrowy. Uratował mnie pewien futrzasty heros, jego roboprzyjaciel. Wracam do regularnych godzin urzędowania, co trzeci wtorek od 10 do 10.30. Tak, Ratchet i Clank ruszali naprawić statek z pomocą hydraulika. Nie wiedzieli, że wkrótce staną przed wspaniałością, że usłyszą dźwięk napinających się mięśni. Lecz najpierw musieli pokonać mózgożernego zombie tyranozaura. Ej, momencik. Nie przypominam sobie żadnego tyranozaura. Niech ci będzie, nudziarzu. No dobrze, chyba już wszystko gra. Obiecaj, że przekażesz infobota Quarkowi. Obiecuję. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy. Widzimy się w reboocie. Mogli nie tylko wyznaczać cele podróży, ale także poczytać zaczerpnięte z galaktycznego almanachu ciekawostki na temat planet. Spóźniliśmy się. Inwazja się zaczęła. Sprawdź kanały ratunkowe. Musimy wiedzieć, co się dzieje na dole. Uwaga, wszystkie jednostki! Hala Herosów jest atakowana! Statki nieprzyjaciela znajdują się w centrum Aliro City. Strażnicy Galaktyki są pod silnym ostrzałem w Hali Herosów. Leci tam blargiański transporter. Zaraz się tam będzie roić od robotów bojowych. Zarządzam powszechną ewakuację cywili. Musimy pomóc strażnikom Galaktyki. Aktywuję system uzbrojenia. Uzbrojenie gotowe. Możesz zaatakować transport. To dobra chwila na przetestowanie. Kapitanie, niezidentyfikowany statek przybył z pomocą. Transporter zniszczony! Yeah! Kimkolwiek jesteś, dziękuję ci. Kolejne transportery! Uwaga, transportery zrzucają roboty bojowe.
ma. Transporter zniszczony. Zestrzelił kolejny statek. Nie wiem, kto tu struga bohatera, ale to nasz teren. Bez urazy, kapitanie, ale naprawdę potrzebujemy wsparcia. Kolejny transporter zniszczony. Zostały tylko 3 statki. Dobrze, jednego mniej. Jeszcze tylko 2 statki. Musimy znaleźć nanotech.